Hej, spokojnie, matko, jak ona się rzuca. Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dziś udzielę głosu w języku polskim w filmiku mojego kolegi i chcę wam przedstawić tą oto małpkę. Wiecie, kim jest ta małpka? Robotic Monkey Bank, czyli będzie to bank małpki. Bank małpki? Nie, słuchajcie, to będzie skarbonka, niezwykła skarbonka, w której ta oto małpa będzie pożerała nasze pieniądze, przynajmniej tak mówi nam tutaj producent. Ale, nie wiem, czy będzie to połykać, pewnie tak, pewnie będzie połykać nasze monety. Niby gdzieś tutaj widziałem wspomniane coś o banknotach, ale nie wydaje mi się, słuchajcie, bo ona tutaj ma taki mały talerzyk, na który pewnie będziemy mogli tylko wsadzać monety. No słuchajcie, tutaj monet mam troszeczkę, niestety wydaje mi się, że banknoty jednak nie przejdą, ale, słuchajcie, jest to skarbonka dla dzieciaków powyżej 6 roku życia i zobaczmy, co my tu mamy. Hungry, I'm hungry, want to eat. Czyli najpierw chcę zjeść, potem rzucić jej monetę, ona będzie ją zjadać bardzo łapczywie i... No i tyle po naszej kasie. Słuchajcie, produkt ten jest attractive and durable. Okej, no dobrze. No ale słuchajcie, przyszedł czas, żeby w końcu odpakować to pudełko i zobaczyć, co ta małpa faktycznie będzie nam tutaj robić. No to dalej, spróbujmy. Mam tutaj nożyczki, którymi sobie pomogę troszeczkę. No i nasza małpka jest już na zewnątrz. Banana. Okej. No dobra, a tutaj mamy wejście. Ojej, ale się rusza ta nasza małpa. No dobra, słuchajcie, to jest zapowiedź dobrej zabawy. Połóżmy pudełko na boku i przyjrzyjmy się samej skarbonce. Małpka się rusza, słuchajcie, jak taki piesek w samochodzie, a tutaj mamy miejsce na baterię. A nie, tutaj jest miejsce na pieniądze, a bateryjki... Tu stoi napisane choke and baker, banana, jakoś mamy tutaj palemkę, no i naszą bohaterkę dzisiejszego odcinka, czyli małpkę. Ma ona otwartą paszczę i jak ona będzie pożerać te pieniądze? Może tutaj zje banknoty? Nie. No dobra, to będzie tylko skarbonka na monety, tak mi się coś tutaj mocno wydaje. I tutaj właśnie one będą się znajdować, ale jak my to zrobimy? Jak ona to zrobi? Dobra, czyli co? Najpierw rzucamy pieniążek, ona zjada, no i zaraz zobaczymy, jak ona to będzie zjadać. No dobra, no to teraz w takim razie bateryjki i zaraz odpalamy tą skarbonkę. I zaraz ją przetestujemy, mam tutaj monety, no. Okej, no to moja droga małpko, w takim razie baterie są już w środku, mamy tutaj guzik on, czyli włączone, bateryjki są w środku, no i dobra, nasza skarbonka powinna już działać. No to słuchajcie, tantaradam, 3, 2, 1, wrzucam monetę i zobaczymy, co się stanie. Okej. Okej, dobra, teraz już rozumiem. Nie było tego niestety widać na kamerce, dlatego troszeczkę ją tutaj przestawię, żebyście wszystko dobrze widzieli. I zaraz zobaczycie, co się dzieje z monetą. Ona wcale nie jest zjadana, tak jak myślałem. Małpka jest tylko tutaj takim troszeczkę... A, odwracaczem uwagi, widzieliście? Moneta wpadła przez dziurkę w tej miseczce, także ona tak naprawdę nas troszeczkę oszukuje. Wcale nie zjada tej monety, tylko ją tutaj wypycha. O, proszę bardzo, zniknęły, widzieliście? Zniknęły w środku skarbonki pod tym talerzykiem. Ruchamy talerzyk z dziurką, przez tą dziurkę monety wpadają i proszę bardzo, są one tutaj w środku. Także no, ja myślałem, że tutaj będą zjadane te monety, będzie trzeba je wsadzić do buzi małpki, ale jednak nie, słuchajcie... Także małpka jest tylko odwracaczem uwagi typowym. No i okej, dobra, widzę, że jesteś głodna jak diabli, ale zjedzenie czegokolwiek jest chyba nie w mocy tej małpki niestety. No i słuchajcie, skarbonka ta oto właśnie jest skarbonką na monety. Małpka popycha ją łapką, oczywiście jest to skarbonka na baterię. No słuchajcie, wygląda to dość kuriozalnie, a na pewno super śmiesznie. Także taka właśnie skarbonka na bateryjki z małpką w roli głównej. Niestety ona tych monet nie pożera, tak jak myślałem, ale wypycha je z miseczki, także znajdują się one potem, wpadają tutaj na dół tej skarbonki. Wszystkie można bardzo łatwo sobie wydostać monetki, także no, nie potrzeba żadnego kodu ani niczego. Także słuchajcie, śmieszna skarbonka, naprawdę bardzo fajna. Ja zdecydowanie uważam, że był
to fajny produkt. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Ja tu pokarmię naszą małpkę trochę większą ilością monet, a Wy ze spokojem piszcie pod filmikiem, co myślicie. Śledźcie nas oczywiście zupełnie za darmo. Bądźcie na bieżąco z naszymi nowymi filmikami i do zobaczenia. Hej!